Hej, witajcie. W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, jak zacząć. Teraz kontynuujemy dalej i zobaczymy, co można zrobić, żeby znacząco zwiększyć naszą bazę, nie wychodząc z domu. Pozwolicie, że będę co jakiś czas zerkał tutaj w monitor. Mam przygotowaną tą ściągę drobną, a dodatkowo będę Wam pokazywał, co można zrobić właśnie siedząc przy komputerze, niekoniecznie wychodząc z domu z różnych przyczyn, czy to dlatego, że nie mamy czasu, czy akurat nam się po prostu nie chce, albo po prostu dlatego, że tak jest łatwiej, skoro możemy coś zrobić na komputerze, skoro możemy coś zobaczyć. Myślę, że warto z tego skorzystać. Niekoniecznie musi być to cały czas ta metoda. Natomiast jest ona skuteczna, dobra, polecam. To, co możemy zrobić na komputerze, warto to tutaj przedstawić. Zobaczcie jak to wygląda. No więc przypomnijmy sobie krótko, jak to wyglądało w poprzednim odcinku. Powiedzieliśmy, że najpierw trzeba zebrać dane, które są dostępne ogólnie w naszym domu. Można rozmawiać z rodziną, z rodzicami, z dziadkami, pradziadkami. Oni też na pewno mają jakieś swoje archiwa, więc i od nich możemy uzyskać jakieś zdjęcia, dokumenty. Po przeanalizowaniu tego wszystkiego możemy już nakreślić sobie jakąś tam pierwszą wersję historii naszej rodziny. Ja tu mam przygotowaną taką próbną wersję tego, co mogłoby się zdarzyć po rozmowie z moim tatą. Ograniczyliśmy się tutaj, ograniczyłem się do przedstawienia Wam tylko przodków w linii męskiej, po których dziedziczyłem nazwisko i tak jak widzicie, jest tutaj mój tata, jest mój dziadek razem ze swoim rodzeństwem i jest mój pradziadek. Umówmy się, że na tę chwilę nic więcej nie wiemy. Wygląda to właśnie w ten sposób. Przy niektórych osobach, jak widzicie, są pełne daty. Jeżeli są pełne daty, to najprawdopodobniej w programie czy w jakiejś innej bazie mam opisane, gdzie te zdarzenia miały miejsce. Tutaj na tym takim prowizorycznej, na tej prowizorycznej tablicy niekoniecznie jest to widoczne. Natomiast widzicie, że gdzieniegdzie są pełne daty, gdzieniegdzie dat nie ma wcale, albo jakaś częściowa, ograniczona tylko do roku, jak na przykład przy Joannie Konkel, to jest rok 1930. Ale jak widać, pradziadkowie w pełni są mi znani, jeżeli chodzi o datę urodzenia oraz datę zgonu. No, pewnie z racji tego, że grób mam niedaleko, często na tym grobie, przy tym grobie bywałem, więc daty mam spisane. Potem pokażę Wam, jak przy pomocy tej daty można wykorzystać to dalej do poszukiwań w internecie. No ale cofnijmy się tutaj do naszego schematu, co tutaj dalej powinniśmy zrobić. No tak, tu już mówiliśmy. Tak jak wspomniałem, warto robić niektóre rzeczy w internecie, a to dlatego, że ten internet staje się coraz bardziej przyjazny dla genealogów, amatorów. Coraz więcej danych można w takim internecie znaleźć. Coraz łatwiej się poruszać, coraz łatwiej to odczytywać. Ale właśnie gdzie? Jakie strony nas interesują? Jak je odnaleźć? No, mam tutaj kilka takich przykładów, co możemy zrobić, gdzie możemy się udać, żeby takie rzeczy, które nas interesują, odczytać, odnaleźć. No przede wszystkim w internecie znajdziemy kilkanaście, jeśli już nie kilkadziesiąt różnych forów genealogicznych. Najczęściej działają one przy towarzystwach genealogicznych, w zależności od regionu. Ja z racji swoich tutaj zapotrzebowań, z racji terenów, którymi się interesuję, przede wszystkim odwiedzam pomorskie forum, tak samo jak i lubelskie, oraz taki spójnik genealodzy.pl, jest to forum
ogólnopolskie, gdzie zbiera się większość polskich genealogów, gdzie można naprawdę, zresztą na każdym forum można znaleźć wspaniałą pomoc, wspaniałych ludzi, którzy chętnie tę pomoc niosą, są zawsze otwarci na zapytania, są naprawdę pomocni. Ale chciałbym tutaj prosić Was, że zanim udacie się na takie forum, żebyście spróbowali poszukać samemu, dowiedzieć się czegoś więcej w sieci, jest to możliwe. Jeżeli dopiero natrafimy na jakiś problem, z którym naprawdę już nie wiemy, co zrobić, wtedy zgłosić się o taką pomoc. To nie tylko zmniejsza liczbę zapytań i tak już wielu, które są na tym forum. Czasami nie powielamy zapytań, które już kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt razy na forum były. To może czasami irytować, że młodsi uczestnicy takiego forum nie do końca przebrną przez wszystkie tematy i próbują się dowiedzieć po raz kolejny na temat, który już był przerabiany. Ja zdaję sobie sprawę, że te fora są już naprawdę bardzo, bardzo eksploatowane i wiele rzeczy po prostu w nich zanika, ciężko je odnaleźć, ale mówię, to, co możemy znaleźć, proponowałbym, żebyśmy jednak najpierw spróbowali, a potem ewentualnie, jeżeli już taką pomoc będziemy uważali za konieczną, zapytali. Oczywiście nie bronię tutaj pytania, to nie jest tak, żebym przestrzegał przed tym pytaniem. Natomiast jeżeli dajemy sobie radę, to fajnie, przyniesie nam to na pewno więcej satysfakcji, niż gdyby taki problem ktoś rozwiązał za nas, gdybyśmy oczywiście później mieli zdali sobie sprawę, że mogliśmy sami do tego dojść, prawda? Więc rejony, jak już mówiłem wcześniej, są różne, ale takie poszukiwania w obrębie rejonu później wyglądają bardzo podobnie. Nie ma tutaj jakichś różnic, jeśli chodzi o poszczególne fora. Wybaczcie, będę co jakiś czas popijał herbatę. Gardło mam dość mocno zdarte, ale myślę, że spokojnie dotrwamy tutaj do końca odcinka. Więc na jakie strony warto się udać? No, jako pierwszą mam tutaj może niekoniecznie trzeba by zaczynać od takiej strony, ale jest to strona, którą bardzo Wam polecam. Jest to periodyk genealogiczny, jedyny w Polsce, jedyny w sieci genealogiczny periodyk, miesięcznik More Majorum. Znajdziecie tutaj mnóstwo ciekawych informacji, znajdziecie wspaniałe artykuły, możecie zajrzeć do archiwum, już od 2013 roku wychodzi to pismo, miesiąc w miesiąc, wspaniałe rady, wspaniałe artykuły, wiele możliwości, które otwierają się przed nami, jeżeli poczytamy, jeżeli tylko mamy tyle czasu, żeby to wszystko przeczytać, ponieważ tekstów jest mnóstwo. Ale zacznijmy może od forów. Tym głównym forum, na którym ja przebywam, jak już Wam mówiłem, to genealodzy.pl. Dowiedzieć się tutaj możemy o przekroju tematów genealogicznych z całego kraju, jak i z zagranicy. Ludzie tutaj pomagają sobie naprawdę w wielu, wielu rzeczach. Zachęcam do odwiedzenia tego forum, przejrzenia, co tu jest, co oferuje nam ono, bo nie oferuje nam jedynie forum, gdzie możemy zadawać pytania, ewentualnie czytać, co tu już zostało wcześniej napisane, ale są różne bazy danych. Jest geneszukacz, jest genetyka, są metryki, są jakieś księgi meldunkowe. Naprawdę wspaniałe rzeczy. Przejrzyjcie, warto, czytajcie, jeżeli z czymś macie problem, to oczywiście pytajcie, bo naprawdę jest to rzecz warta polecenia. Tak jak mówiłem, forów takich genealogicznych jest sporo, dodatkowo są różne w różnych miejscach internetu, różne bazy danych, w bazach danych możemy odnaleźć księgi metrykalne. Księgi metrykalne znajdują się albo na stronie Szukaj w archiwach, to jest strona archiwów państwowych, gdzie digitalizowane są poszczególne zasoby archiwów. Coraz więcej tutaj jest właśnie tego, co najbardziej genealogów interesuje, czyli skanów ksiąg metrykalnych. Jest to naprawdę przepastna już w tym momencie baza. Spójrzcie, to jest prawie 19 milionów skanów. Jest tego mnóstwo.
długi, długi czas do spędzenia przed tym, żeby sprawdzić to, co nas interesuje. Ja myślę, że takie szczegółowe bardziej rzeczy będziemy sobie opowiadać trochę później. Teraz jedynie chciałbym Wam pokazać przegląd. To jest pierwsza wielka baza, powiedzmy państwowa. Jest baza związana z projektem genealogicznym. Ja tutaj widzę, że już przygotowałem sobie jakąś inną rzecz, ale otwórzmy sobie w nowej stronie. Na nowej stronie są to metryki genbaza.pl. Jest to wspaniały projekt polskich genealogów, gdzie odnajdujemy szereg archiwów. Ja muszę się zalogować. Już loguję, momencik. Dobrze, jesteśmy zalogowani. Spójrzcie tutaj na dole po lewej stronie Archiwum Diecezjalne Kielce, Archiwum Państwowe Gdańsk, Archiwum Państwowe Kielce, Archiwum Państwowe Koszalin, Archiwum Państwowe Warszawa, Archiwum Państwowe Łódź. To te, które są teraz dostępne dla ogółu. Ja dla przykładu wejdę do Archiwum Państwowego Gdańsk. Znam się na nim najlepiej, często je przeglądam. Spójrzcie, otworzyło nam się nowe okno z różnymi opcjami. Mamy tu m.in. parafie ewangelickie, parafie katolickie i urzędy stanu cywilnego. To nas będzie interesowało za jakiś czas. Na razie chciałbym, żebyście zobaczyli, jaka jest struktura tego. Także wiecie, że już wiecie, że jest strona Szukaj w archiwach, gdzie jest mnóstwo danych. Jest strona Metryki Genbaza. Jest jeszcze jedna strona z wielką ilością danych. Jest to Family Search. Jest to bardzo popularna wśród genealogów wyszukiwarka. Ona działa troszeczkę inaczej. Tutaj jest mniej skanów, które mogłyby nas zainteresować, natomiast są indeksy. Czym się różnią indeksy od pełnego skanu? Jak to wszystko wygląda? Wytłumaczę Wam na przykładzie później, jak będziemy starali się odnaleźć rodziców mojego pradziadka. Na tę chwilę tylko chciałbym, żebyście wiedzieli, że ta strona działa trochę inaczej. Oprócz tego możemy w niej, rejestrując się, tworzyć własne drzewo genealogiczne. Ja może wejdę na chwilę na Szukaj. Tak mniej więcej wygląda ta strona po otwarciu formularza. Mamy tu pierwsze imię, nazwisko. Oczywiście imię, nazwisko. Może być miejsce urodzenia podane, zakres roku. No, spróbujmy dla przykładu znaleźć mojego pradziadka Johann Konkel. Możliwe, że go nie będzie, nie wiem. Urodził się na Oksywiu. Oxford za tamtych czasów i jako dane przyjmiemy 1890-1895. Szukamy. Coś tutaj nam zwróciło. Ksawer Johann Konkol. To nie on. Józef Johann Konkol. To także nie on. Chociaż zwróćcie uwagę tutaj na imię, na nazwisko i imię ojca i matki, Juliusz Konkol i Augusta Selonke. To są krewni mojego prapradziadka, to jest przyrodni brat. Ale to o tym będziemy też mówić później. Następny rekord, spójrzcie, Johann Alexander Konkol, urodzony 26 lutego 1893 roku. Przepraszam, nie urodzony, chrzest odbył się tego dnia, urodzony był dzień wcześniej, 25. Rodzice Ksawer Konkol i Ewa Parchem. I to jest on. Tutaj możemy spróbować włączyć detale. Tych detali tu za wiele nie mamy. Właśnie brakuje takiego czegoś, żeby tu wszędzie były te skany. Chciałoby się, niestety nie ma. Pokażę Wam w innym miejscu. Na metrykach są już na szczęście dostępne, więc tam to odnajdziemy. Na tę chwilę chciałem tam tylko pokazać, że takie rzeczy istnieją. Kolejną stroną, którą warto polecić na samym początku, szczególnie jeżeli jest to teren, który nas interesuje, to strona Poznania, Poznań Projekt.
I to jest, proszę Państwa, strona, na której mamy gromadzone rekordy związane z małżeństwami. W tym momencie jest to ponad milion tych rekordów z lat od 1800 do 1899, co stanowi około 3/4 ogólnej liczby zawartych w tym okresie ślubów. Jest to świetna baza danych. Mnie osobiście bardzo pomogła, no ale pewnie dlatego, że część poszukiwań prowadziłem właśnie na tym, w tym rejonie. Druga baza z tego rejonu, to już bardziej ogólna, to tak zwana Basia. Baza Basia w połączeniu razem z tym poznańskim projektem, o którym mówiliśmy wcześniej, to naprawdę nieocenione źródło, jeśli chodzi o genealogię z terenu Wielkopolski. Spróbujcie Państwo, jeśli potrzebujecie akurat dowiedzieć się czegoś o tym rejonie. Super sprawa, polecam. Tak samo jak i forum genealogiczne Gniazdo. To wszystko bardzo ciekawe, bardzo dobra rzecz. Dobrze, ale oprócz tego, że mamy te rekordy, wiemy, że jest ich dużo, a nawet mnóstwo, w pewnym momencie możemy się pogubić. No bo proszę Państwa, jeżeli jesteśmy, dajmy na to właśnie na takich metrykach. Archiwum Gdańsk. Wybieramy sobie urzędy stanu cywilnego. Spójrzcie Państwo, że już samych urzędów stanu cywilnego jest sporo. Musielibyśmy najpierw wiedzieć, którego urzędu dotyczy, w którym urzędzie możemy znaleźć akt, które nas dotyczą. Przyjmijmy, że jest to Dębogórze, to jest jeden z nowszych tutaj dodatków do tego archiwum w Gdańsku, który mnie bardzo interesował. Teraz jest on dostępny właśnie w internecie. Wejdźmy sobie na taki Urząd Stanu Cywilnego w Dębogórzu. Spójrzcie Państwo, ile tu jest różnych ksiąg. Księgi są w ten sposób tutaj podawane, że mamy z danego roku trzy. Najpierw mamy urodzenia, potem mamy małżeństwa, zgony i znowu, i tak dalej. Znów musimy wiedzieć, o jaki czas nam chodzi. Musimy także być świadomi właśnie, która księga, czy to będzie zgon, czy małżeństwo, czy urodzenie, prawda? Ale to też za chwilę na przykładzie Państwu pokażę. Spójrzcie tylko, weźmy sobie, otwórzmy na przykład księgę numer 5. Tu jest kilka rzeczy tylko, nie jest tego za wiele, więc prześledźmy, jak taka księga może wyglądać. Spójrzmy, mamy rok 1875. Tu łatwo można przeczytać, że jest to księga małżeństw. Jak ona wygląda w środku? Tu mamy napisane Dębogórze. Znowu rok 1875. I przechodzimy już do aktów. Akt numer 1. Pan młody. Skąd pochodzi? Jakiego wyznania? Rodzice pana młodego. Gdzie się urodził, gdzie żyje. O, przepraszam, ja przejechałem, no właśnie. Tutaj rodzice pana młodego. Tutaj wcześniej mieliśmy, gdzie się urodził, gdzie żyje. Natomiast tutaj numer 2 mamy już pannę młodą. Jej wyznanie, miejsce urodzenia, zamieszkania i rodziców. A pod numerem 3 mamy świadków. I jeszcze na drugiej stronie do tego pierwszego aktu też dowiedzieć się możemy kilku rzeczy, plus czasem można się nam trafić podpis, no a czasem po prostu krzyżyki, jeżeli nie mamy za dużo szczęścia. Takich aktów, jak sami Państwo widzicie, ksiąg jest dużo, to i aktów jest dużo. Jak to wszystko odnaleźć, nie wiedząc, czego mamy szukać? Od tego są indeksy. Indeksy też za chwilę sobie sprawdzimy. Indeksacja to wspaniała rzecz, którą
także prowadzą nasi genealodzy na swoich forach genealogicznych. Powstają specjalne grupy osób, które najpierw chodzą do archiwów, kopiują te księgi, robią z nich cyfrowe zdjęcia, a potem mozolnie siedzą i przeglądają plik po pliku, spisują dla nas odpowiednie indeksy. Drodzy Państwo, jest to naprawdę syzyfowa praca. Tych ludzi jest bardzo mało. Mimo, że coraz więcej osób jednak wspomaga tę indeksację, to i tak osób indeksujących jest na tyle mało, że warto rozważyć, jeżeli będziecie się w którymkolwiek momencie Państwo czuli na siłach, żeby wspomóc jakoś te grupy, to gorąco zachęcam. Sam mam już drobny epizod za sobą w tym temacie. Jakkolwiek nie jest to łatwe, tym bardziej, że nie, jak Państwo widzicie, nie wszystko i nie zawsze jest pisane po polsku, to jest to bardzo satysfakcjonująca praca, przynosi wiele radości, że zrobiło się coś naprawdę ciekawego.